My nie. Dlatego założyliśmy ten portal. Chcemy stworzyć przestrzeń, nie tylko internetową, w której młodzi ludzie mogliby się zorganizować. Stworzyć kontrkulturę, dorób ta co chce ta. W skrócie chodzi o to, żeby zamiast marnować swój potencjał, zrobić coś niezwykłego. 4 lata temu Alex i Brett Harris, dwaj bracia bliźniacy, napisali książkę Rób trudne rzeczy. Zbuntowali się przeciwko idei, że młodość to czas wakacji od odpowiedzialności. Alex i Brett są protestantami podobnie jak my. Oni zmienili Amerykę. My chcemy zmieniać Polskę. W latach 60. hippisi wprowadzili rewolucję obyczajową, mówiąc nie dotychczasowej hierarchii wartości. A w to miejsce wstawili seks, narkotyki, anarchię. Więc dlaczego teraz nie moglibyśmy tego odwrócić? Wyzwaniem nie będzie pić, ćpać, spać z kim popadnie, żyć z dnia na dzień, najlepiej na utrzymaniu rodziców. Wyzwaniem może być kilka innych rzeczy. Odrzuć niskie oczekiwania. Przełam bariery. Wyjdź ze strefy bezpieczeństwa. Wyznacz sobie cel. Rób trudne rzeczy. Realizuj marzenia. Niech świat cię zapamięta. Zacznij od teraz. Teraz twój ruch. Teraz twój ruch. Teraz twój ruch.